Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie analizę Bitcoina. Jeżeli starczy nam czasu, to zrobimy sobie również analizę ETH, tak? Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jeżeli chciałbyś, żebym przeanalizował właśnie coina specjalnie dla Ciebie, zostaw w komentarzu nazwę coina, a ja postaram się zrobić analizę specjalnie dla Ciebie. Również zachęcam do dołączenia do grupy N-Team, gdzie jest to bardzo dobra grupa dla początkujących, jak i dla zaawansowanych, także zapraszam serdecznie. Jeżeli byłbyś zainteresowany, napisz do mnie na Instagramie bądź Facebooku, a ja powiem Ci, o co w tym wszystkim wchodzi, tak, w tej grupie. Ok. Jeszcze chciałbym dodać, że wszystko, co widzicie na tym filmie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko to jest moje prywatne zdanie na temat tego, co się dzieje na moim filmie, tak? Także musicie sami decydować, co robicie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Pomoże mi to w rozwoju mojego kanału. Ok. W ostatnim filmie znajdowaliśmy się w tym momencie, tak? Mówiłem, że możemy iść trendem wzrostowym dalej. Jak widać, się nie pomyliłem. Odbiliśmy się od EMA 200 tutaj na H4 bardzo ładnie. Na samym wstępie powiem Wam jeszcze, że w tym momencie, gdzie się teraz znajdujemy, mamy dywergencję z H4, tak? Czyli tutaj mamy linię wzrostową, a na monumentów mamy spadkową, tak? Także z H4 znajduje się dywergencja i nie zdziwię się, jeżeli zejdziemy z tego oto momentu, tak? Możliwe, że tak się wydarzy, ale co do dywergencji, no to czasami jeżeli mamy dywergencję, no to właśnie lubiała ona wybijać jeszcze jeden szczyt i później robić korektę, ale także może być również spadek. Nie neguję tego, że nie zobaczymy teraz spadku, tak? Bardziej to wygląda na spadek. Tu mamy bardzo ładny opór cenowy i strefę spadkową, którą wyznaczyłem Wam nawet 2 tygodnie temu. I tydzień temu znajdowaliśmy się w strefie na longi. Wychodziliśmy z tej strefy. Tutaj był podany short, możecie sprawdzić to w moich poprzednich odcinkach. Później zejście do strefy na longa, no i widzimy trend wzrostowy, tak? Tutaj bardzo ładny kanał nam się stworzył, te dwie czerwone linie i wyjście z tego kanału, bardzo ładnie to wygląda, zamknięcie powyżej z H4 i z H1, jak widzicie, w tym kanale. No to dało nam pierwsze potwierdzenie na wzrost. Drugim potwierdzeniem było zamknięcie korpusem powyżej tego oporu, tak się również to wydarzyło, także widzimy trend wzrostowy i zajęcie pozycji na spadki, tak? Mamy dywergencję, mamy strefę, którą wyznaczyłem na spadki ze smart money oraz opór cenowy, także możliwe, że zejdziemy właśnie do tej strefy zakupowej, którą właśnie wyznaczyłem Wam. Mamy tutaj imbalance, manipulacje, także możemy zejść i później właśnie pójść trendem wzrostowym. Także tak to wygląda, jeżeli ta strefa nie wytrzyma, tak? No to prawdopodobnie zejdziemy do 38 500, 39 200, tak? Gdzie mamy tam parę poziomów do wypełnienia ze smart money, tak? Jeżeli zeszlibyśmy do tego zielonego boksa, czyli strefy na wzrosty i pójdziemy trendem wzrostowym, no to dalej nie neguję tego, że zejdziemy z tego poziomu, tak? Także tutaj jest strefa na spadki. Tu sobie ją sklonujemy kolejną. Kurczę. Okay. I tutaj również była strefa na spadki z poprzednich filmów. Ja ją usunąłem, bo za dużo się tutaj zlewa na tym wykresie, tak? Także ja ją sobie tutaj przesunę i zobaczymy w następnym filmie, w poniedziałek lub wtorek, czy właśnie ta dywergencja oraz strefa, którą wyznaczyłem, bardzo ładnie zareaguje po raz drugi, tak? Także scenariusz jest taki, że prawdopodobnie zejdziemy do tej strefy zielonej, tak, na longi i odbijemy z trendem wzrostowym oraz nie neguję tego, że z tej strefy właśnie przebijemy ten opór cenowy 42 500 z H4 i zobaczymy nasze 44 000 na Bitcoinie. Następnie mamy opór z H4 44 800. Tam zamknięcie z H4 otwiera nam drogę na wzrosty. Także tak to wszystko wygląda na Bitcoinie.
Zróbmy sobie jeszcze na szybko analizę ETH. Tutaj mieliśmy opór, bardzo ładnie zareagował. Tutaj jedna reakcja cenowa, tak? Zjazd i wybicie tego oporu, który dla nas jest teraz wsparciem. Co do strefy na longi, no to tutaj mamy 2820 wsparcie z H4, tak? Które bardzo ładnie, tutaj była bardzo dużo reakcji cenowych oraz tutaj poziomy ze strategii Smart Money, tak? ETH bardzo ładnie nam pokazało, weszło do strefy na, można powiedzieć, na shorty, czyli tego oporu 2962. Spójrzcie na to, że raz, dwa, dwie reakcje cenowe, widzimy zjazd, zaraz będzie wybicie linii trendu wzrostowego z H1, tak? Tutaj można powiedzieć, że mamy tutaj bardzo fajną linię. Wybicie, już zamknęliśmy się poniżej, zobaczymy, co się teraz wydarzy, czy zejdziemy z tego poziomu. Na interwale H2, na ETH również jest dywergencja spadkowa, także mamy bardzo dużo potwierdzeń na spadki i możemy właśnie zobaczyć zejście do tej zielonej strefy, którą dla Was wyznaczyłem. I później, tak jak na Bitcoinie, odbicie i możliwe, że zobaczymy 3100 na ETH. Stąd będę rozgrywał shorty, ale również tutaj bym polecał ryzykownie grać, bo tutaj będę grał z długim stop lossem bardzo. No i wybicie 3260 i zamknięcie korpusem powyżej otwiera nam drogę na bullish na ETH, tak? Byczo. Także tak to wygląda. Jeżeli te strefy, które wyznaczyłem i ta zielona strefa oraz ten opór z H4, tą żółtą linię nie wytrzyma, no to widzimy tą dużą strefę zakupową i tutaj mamy poziomy ze Smart Money do wypełnienia. Także to by było na tyle. Krótko chciałbym jeszcze przypomnieć, że zapraszam Was serdecznie do grupy N-Team, którą prowadzę wraz z Danielem. Także zapraszam Was serdecznie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Pomoże mi to w rozwoju mojego kanału. Także dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego weekendu i widzimy się w następnym odcinku. Także cześć!